Caritas diecezji sandomierskiej rozpoczął już wydawanie świątecznych paczek. Podarunki w tym roku tuż przed świętami Bożego Narodzenia trafią do około 130 rodzin i 7 placówek. Wydawanie paczek rozpoczęło się w czwartek rano w siedzibie Caritas na ulicy Opatowskiej w Sandomierzu. Każda z przygotowanych przez wolontariuszy paczek waży średnio 10 kilo. Ewa Dzwonkowska, koordynator tej akcji, wyjaśniła, że świąteczne paczki trafią do prawie 600 osób objętych pomocą. Jak dodaje, ponad 200 paczek zostało przygotowane w ramach kilku projektów. Mamy żywność różnego typu, szczególnie żywność z długim terminem ważności. Makaron, mąka, cukier, olej, takiego typu rzeczy, konserwy, też jakieś ciastka. Wiadomo, że to są święta, więc chcemy, żeby te osoby miały przyjemność też z tych paczek. Mamy kilka projektów, tak? Na przykład z projektu Karty Biedronki też robiliśmy zakupy i z tego zrobiliśmy 46 paczek. Jest też 250 kart Biedronki, takiej żywności, którą też stale od około 3 lat jest program i rozdajemy te karty osobom starszym po 65 roku życia. To są seniorzy, którzy mogą z tych kart korzystać, robić sobie też zakupy. Akurat teraz, w tym momencie przed świętami, mamy 130 też paczek z innego projektu. To są paczki żywnościowe i też jest chemia. Chociaż duża część paczek już trafiła do potrzebujących, to jednak lista nie jest jeszcze zamknięta. W dalszym ciągu można zgłaszać się po wsparcie do tak zwanego wyczerpania zapasów. Przed świętami nie wiemy, czy nam się uda, ale planujemy i też mamy już w magazynie uzgodnione, że jest tej żywności bardzo dużo, jest kilka ton i będziemy te paczki organizować, więc jeżeli przed świętami osoby nie dostaną, to myślę, że po świętach takie paczki noworoczne będziemy chcieli rozdysponować. Ich będzie bardzo, bardzo dużo. Dzisiejszej akcji czujnym okiem przyglądał się biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który przypomniał, że chęć pomocy potrzebującym powinna towarzyszyć nam przez cały rok. Święta w jakiś sposób nas do tego zachęcają, chociaż wydaje mi się, że te święta Bożego Narodzenia są też w jakiejś mierze może upomnieniem, może nawet oskarżeniem wobec nas wszystkich, że staramy się być dobrzy tylko teraz, prawda? Czyli cały rok robimy coś dobrego, jak najbardziej. Podejmujemy różne inicjatywy. Natomiast nie ma w nas takiej wrażliwości czy zainteresowania drugim człowiekiem jak dzisiaj. Pewnie lepiej później niż wcale. I dobrze, że są te święta, które nam przypominają, że Bóg staje się człowiekiem. I przyjmuje także naszą słabość, nasze ubóstwo. Myślę, żeby zwrócić uwagę na ludzi, którzy żyją w nędzy, bo takich ludzi też jest wiele. Rozdawanie paczek z żywnością to nie jedyna inicjatywa pomocy ze strony Caritas diecezji sandomierskiej. Biskup przypomniał, że trwa kolejna akcja, tym razem ze zbiórką pościeli. Akcja ruszyła przedwczoraj. Zbieramy pościel, prześcieradła, fodery, poduszki. Wiadomo, na zimę to jest potrzebne. Ale oczywiście nie używaną, tylko taką ze sklepu z metką, żeby, bo to są rzeczy ważne dzisiaj, szczególnie w dobie pandemii, musimy bardzo uważać. I muszę powiedzieć, że 2 dni minęły dopiero. Tego już się nazbierało naprawdę dużo. Paczki świąteczne trafią do rodzin potrzebujących, jak również osób starszych i samotnych z terenu diecezji.